Cześć wam, dzisiaj jest Widzu Wizualnie i zapraszam was na kolejny odcinek z Harry'ego Pottera. Język mi się plącze. Ha, dobra, wybierzmy się na misję, która mnie przeraża, czyli na herbologię. Spróbujemy znaleźć tam jakieś, właściwie wszystkiego nam tam brakuje. Nie będziemy mieli tam za dużo złapanego. Sprawdzę, co jest nie tak u nas. Przesunę u nas do samego początku oczywiście. Jest tak, herbologia. Tu nam brak jednej mini tarczy, czy jest całkiem nieźle. Całą resztę mamy, znikająca karta będzie i szufelki mamy złapane. Będzie tam jeszcze kilka pełnych tarczy do złapania, więc to jest coś, co jest dla nas o tyle ważne, że mamy odblokowaną co prawda kolejną planszę, ale po tej kolejnej planszy no jeszcze jest kilka, można w sumie nawet sprawdzić ile. 3600 i 3300, no to lećmy Ronem może dla odmiany. Po herbologii jest to, co będziemy musieli zrobić. Kolejne zadanie zablokowane i aha, Voldemort, spoiler troszeczkę. Troszeczkę spoiler. Dobra, lecimy z herbologią. Oprócz tego jest jeszcze chyba jedno zadanie u Moody'ego do zrobienia, które jak dobre bądź złe jest, nie mam pojęcia, bo nie wiem co tam jeszcze głupiego można wymyślić, ale zakładam, że to będzie coś głupiego. Po tym co ostatnio było u Moody'ego, wydaje mi się, że no, że głupie to jest dobre określenie. Triple Jinx. Dobra, tu damy charakter. Nie wiem, czemu jakoś co to jest? Best friend, you stand next to your friend, your stamina will be replenished. Same card. Okej. Weźmy to. Bo why not? A tutaj weźmiemy sobie Jinxa zwykłego 60. Tak, pięknie. Jeżeli chodzi o Hermionę, spróbujmy. Nie creature, charakter. Czy ona ma coś podobnego? Nie, to już jest zablokowane. Best friendship. No dobra, dajmy jej friendship zwykły. Oprócz tego damy jej Jinx style, ten rykoszet, bo był fajny. I samego Jinxa 60. Zawsze coś ładnego do złapania. Jeżeli chodzi o Ronalda Weasley'a, zrobimy ten sam patent co z poprzednimi postaciami, więc friendship. Oprócz tego Jinx style, wydaje mi się, że pójdziemy w tripla na tej postaci i znów Jinx. To jest Jinx. Jinx 60 jest idealnie. Lecimy. To jest lokacja, w której nie bardzo latałem. Nie wiem, co tu można zdziałać, a co tu nie można zdziałać. Wydaje mi się, że możemy się po prostu przebiec i zobaczyć, co nam umknęło, bo powinno być parę rzeczy, do których nie mieliśmy wcześniej dostępu. Co prawda mieliśmy wszystkie zaklęcia, ale robiliśmy to jakby na misji, co samo przez się może oznaczać, że coś było niedostępne. Do zapamiętania, nie miąchać się z tymi muchami aż tyle. O, tu na przykład nie ma. Nie wiem dlaczego wydawało mi się, że wejdziemy tam do środka. Potem się kapnąłem, że tam są mury Hogwartu za plecami, więc to chyba jednak nie tak. Nie. Już wybuch. I one tak będą tutaj naprawdę hurtem, tak? To jest bardzo zły fragment mapy, powiem, bo nie ma przed tym ucieczki, nie mamy na to wpływu. One się tutaj spawnią, lecą na nas, a my je nie widzimy do momentu, aż już nie atakują. Więc to jest takie trochę hurdurdur słabe. Nie wiem dlaczego postać się wiesza o kamerę. Próbowałem iść do przodu, ale postać się blokowała o kamerę, która jest przede mną, więc no. Puśćmy to. I nie da się tędy, no to może olał. Gdzie ja mogę iść? Tutaj, tu jest. Jeżeli chodzi o samo sterowanie i kamerę, jest jakiś większy.
Tera! I tu chyba w lewo udało się iść. Dużo fasolek tu stracimy chyba na tym. Gdzie? Gdzie mi z tym żądłem jednym? Harry przyjął bardzo dużo, ale niech sobie Harry przyjmuje, bo on jest w końcu bohaterem tej serii książek. Jak dostał. No okej. Nie do końca o to chodzi. Co tu możemy z tym rozwalić? Tu powinno być coś do rozwalenia, nie? Bo tego nie zrobiliby tak przypadkiem ani po nic. Oczywiście zdąży nam spaść. Nie, to przeleciało przez pilar? What? Dziwne to było. No, przelatuje. Tam jest taki nie wiem. O co? Nie mam pomysłu, do czego to mogę wykorzystać. Więc może po prostu lećmy dalej, a właściwie wcześniej. Bo tu wcześniej będzie na nas czekała na pewno jedna tarcza do podniesienia, której nie miałem pomysłu wcześniej jak zrobić. A teraz może spróbujemy troszkę się pomiąchać i może w jakiś sposób uda się nam do niej zajrzeć. Hello? Też? Na dół. Patrzcie. O, żabcza? Dobrze, czy? Tylko żabcza? Jeżeli była, to gdzieś zwiała i nie wiem, gdzie jest. Okej, to tu najwyraźniej są dwie różne tarcze, które można tam w jakiś sposób sobie dofarmić. Pierwsza jest tu po lewej, z grzybami, którą nawet mam pomysł jak złapać. Jeżeli jest odejście, to nie będzie trudne. No tak. Wcześniej tego tutaj nie było, wcześniej mogliśmy tego... Aha, bo wcześniej byliśmy tutaj jako, że niby na misji. No okej. Nie to, to. Dobra, powinniśmy się tędy przemknąć. Tara! Wbijmy na tę misję jeszcze raz, spróbujmy na szybciora bez kombinacji żadnych przebić się jeszcze raz tam bardziej w lewo i spróbować dostać się do tej jednej karty, którą widzieliśmy praktycznie na samym początku, a której nie mogliśmy złapać, bo gra nam pokazała środkowy, nie? Więc wbijamy do herbologii i próbujemy na szybkiego, nie bawiąc się z żadnymi muchami, nie kombinując, może być Ronem było fajnie. Z jednej strony cieszę się, że nas tutaj... A ja wiem, dlaczego nie mogliśmy złapać tamtej tarczy, bo wtedy byliśmy na misji i chodziło o to, żebyśmy skończyli najpierw misję. Więc tam byliśmy sztucznie zablokowani, tak samo jak nie było tej bulwy do rozwalenia. A się zastanawiam, dlaczego nie mogę otworzyć tych, dlaczego się nie mogę dostać? No nie mogę się dostać dlatego, że chcieli najpierw, żebyśmy zdobyli ten Gilead cały, nie? Więc ja... Będzie troszkę kombinacji, ale... Nie we mnie. No nie, przestań, dobra. Wy go tam bicie, a ja to spróbuję na szybko. Dziękuję, Hermiono, bardzo mądre z twojej strony.
One mocno klepią, muszę przyznać. Tu się postać mi ewidentnie zacina o kamerę. Nie ciągnie kamery tak szybko, jak się porusza. Postacie stojące dalej chyba blokują kamerę, to chyba o to chodzi, ale no. Tu już wiemy jak iść, to nie będziemy marnowali czasu. Hello. Słyszę, że te badziewy latają. Są jakieś dynki, kociołki, ja nie wiem w ogóle po co to jest, jakie bonusy, jeżeli jakiekolwiek bonusy to daj. No, obróć się, Ron! To było dziwne, w ogóle postać mi nie brała przeciwnika na cel, co było... Tak. Fasolka z Hermiony, też dobra rzecz. Fasolka o smaku Hermiony, interesting. O, tam rekoszety z tyłu latają. Czy tu było... Nie. To. Tak. Tu był kociołek. Tak, wiem, Harry, co robić. Nie musisz mi tego powtarzać po raz miliardowy. Ale fajnie by to było się przebić i złapać tą ostatnią... Aha, tu nie było wczytywania. Nie wiem, dlaczego myślałem, że jest wczytywanie między jednym a drugim. Poproszę. Pieguski kociołkowe, czy to jest? Dynkę nigdy za wiele, niestety nie da się tu zeskoczyć, więc muszę tego zaklęcia użyć. Okay. Hello. A szczególnie na tych liliach całych, niezbyt wodnych, widać mocno jedną rzecz, że nasza postać niekoniecznie obraca się w tym kierunku, co my naciskamy. Ja teraz nacisnąłem w dół lewo, żeby obrócić postać w stronę tego, co mi się wydawało najbliżej będzie do ponczusia, do otworzenia, a postać obróciła się jakby w lewo i do góry, czyli zrobiła całkowicie coś innego niż było moim zamysłem i na pewno nie wykonała tego, co jakby klawiszami kliknąłem, więc hurdur. Wszyscy mają dalej grubo ponad 3 ten... No, dalej Ron ma najmniej. Ciekawe, a z drugiej strony nie byliśmy na tych misjach jakoś tak wybitnie długo, żeby ten... Jeszcze? O, jeszcze jest! Jak dużo tych fasolek dają, masakra! Bardzo dużo! Tu jest żabcia. Ale chyba złapaliśmy. Tak to brzmiało. Nie, spróbujmy nie wbiec w kolce. Niebieskie kwiaty kolce, niebieskie kwiaty kolce. Okej. Okay. Ron dał radę, bo... Piegusek. Ramiona tam się zblokuje, kto by pomyślał. Powinniśmy mieć tutaj... O, tu doszło coś takiego. Złapaliśmy. Teraz w sumie nie wiem. Nie skomentuję nawet. Serio, Harry! Dobra, ciule, głupie ciule, tutaj, tu, do mnie, jedno z drugim. Harry oczywiście nie idzie, bo wie lepiej. Tak, kolejny raz się teraz z Harry wysadzimy, co nie? Tu widzę, że jest ten, a czy ja mogę tu czegoś użyć? Hello? Ron, obróć się. To jest chyba jedyne miejsce, które na oko wygląda jak coś, co można by było zmienić. Chodź tu jedno z drugim. Tracę cierpliwość do ciebie, bliźniasty. A wychowywałem się z bliźniakami, więc no. Tak, idealnie. Tam jest swoją drogą jedna dynka, której nie mogę podnieść, bo się nie przyciąga. Zaraz za tym murkiem po lewej stronie jakby.
No dobra, to tyle na dzisiaj, proszę Państwa. Ja Wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku, w którym może zrobimy coś innego. Nie będziemy co odcinek wybierali się tutaj do herbaciarni, bo szczerze powiedziawszy, jak podobała mi się ta plansza na początku, tak zaczęła mnie później irytować. Jest odwrotnie niż kanały. Na początku kanały wydawały mi się bardzo nie ten, a później jak je robiłem, to były naprawdę, naprawdę czad. Dziękuję i do następnego odcinka. Hej! Mam dość tej mapy, szczerze powiedziawszy, to jest o tyle dziwne, o ile na samym początku wydawało mi się, że to jest bardzo fajna mapa, bardzo fajna misja, o tyle im dłużej tu jesteśmy, im więcej jest tych wampiro-much, tym bardziej jestem na nie!